11 lipca, środa, odcinek 32. Dzisiaj ciąg dalszy prac nad robotem, bo zostało już niewiele czasu. Jeszcze tylko czwartek, a w piątek już pakujemy się i wyjeżdżamy. Także dzisiaj na 200%. Jeszcze dzisiaj będę miał przyjemność rozmawiać na tym drugim etapie rekrutacji, jeśli chodzi o Szkołę Pionierów PFR. Ale to o 10.30, zdaje się. Także wszystko przed nami. A teraz jadę walczyć z robotem. Po tych kilku godzinach nocy tu już widać pierwsze podobieństwa. Więc zaczyna się trenować dobrze. Także poczekamy parę dni. Będą fajne wyniki. Właśnie zakończyłem drugi etap rekrutacji w Szkole Pionierów PFR. Mam nadzieję, że wyniki będą jakoś tak na początku następnego tygodnia. I jedziemy dalej. Robot czeka. A teraz jest już wieczór. Wracam po spotkaniu, po chwilę popracowałem też wcześniej nad robotem, nad zawodem. Mamy jednego robota gotowego praktycznie. Robot buduje mapę, wykorzystując wymiarowy skaner laserowy. Także to już działa. Nie uruchomiliśmy jeszcze dwóch robotów na raz, więc to jest takie zagadnienie, które jest przed nami. Bo trzeba trochę poprzenosić, pozmieniać nazwy, bo jest tam mnóstwo konfliktów. Wygrywanie obiektów działa bez problemu. Mamy problem z kamerą termowizyjną. Nie udało się jej uruchomić na komputerze, na którym miała działać. Niestety działa nam tylko na komputerze stacjonarnym. Jednym z pięciu, które mamy. Na pozostałych nie udało się. Coś niesamowitego. No ale to jest problem właśnie z sprzętami na USB. Nie jest to niestety łatwe uruchomić to za każdym razem na każdym komputerze. A to autobus. Teraz taki jeszcze mały unboxing. Mam tutaj paczkę z koszulką. Tak wygląda ta koszulka. Proszę bardzo. Więc i tym fantastycznym akcentem zakończymy odcinek. Czy nie? Czy jeszcze powiem, o co chodzi z ROSem? ROS to jest system operacyjny dla robotów. To jest to, co wykorzystujemy na co dzień, tworząc nasze systemy robotyczne. I to jest to, co jest bazą u nas, naszego systemu, który przygotowaliśmy na zawody. Na zawody ERL 2018, w których celem będzie poszukiwanie ofiar podczas wypadku, który ma miejsce przy nabrzeżu. Ale więcej o tym w najbliższych dniach, gdyż jutro czwartek, pojutrze już jedziemy do Włoch. Także mam nadzieję, że będę mógł na miejscu nagrywać filmy, bo nie jest to takie oczywiste. Dzięki za to, że jesteś ze mną w tym kolejnym odcinku i do zobaczenia jutro! W zasadzie to ta koszulka jest całkiem fajna. Jest mi w niej strasznie ciepło, ale to wynika pewnie z tego materiału. Bardzo przyjemne uczucie po powrocie z tego deszczu. Zdecydowanie. Świecisz w oczy!